sprawą powoływania się na wpływy w zamian za stanowiska zainteresowała się prokuratura. Efekt zakończonego śledztwa to wyłącznie dzieło prokuratury okręgowej w Lublinie. Czy członkowie PiS dotrzymali słowa? Czy dotrzymali słowa, to pieniążki do spółdzielni mieszkaniowej nie wróciły. Pies z kula wonogo, bo ani minister Ziobro, a pani poseł Sadurska sama zaprzeczyła, że się tym nie zajęła. Czyli po prostu działacze PiS chcieli osiągnąć jakieś swoje nie wiadomo jakie korzyści, podejrzewam, za siadania w Radzie Nadzorczej. Natomiast tak jak to często bywa w przypadku szczególnie tych osób, obietnice zostały gołosłowne, a wszyscy spółdzielcy zostali oszukani, my przede wszystkim ci, którzy reprezentowali. Na szczęście nasz rozsądek i nasza analiza tego, co mówili ci ludzie, okazała się bardzo profesjonalna i nie dopuściliśmy ich do tego, żeby weszli do tej Rady Nadzorczej, żeby zajmowali jakiekolwiek funkcje. Nie wystraszyliśmy się też tego straszenia, że jeżeli oni nie wejdą, to za chwilę oni, tutaj cenzuralne słowo, to spółdzielnie, bo oni muszą koniecznie tutaj być. Więc po co złożyli propozycję? Na to pytanie odpowie nam niebawem, mam nadzieję, prokuratura, bo toczy się śledztwo w tej sprawie. Mam nadzieję, że, podkreślam, mam nadzieję, że zasiądą oni tak jak Władysław B. czy Anna Z. z aktami oskarżenia, że zakończy się to sukcesem dla spółdzielni mieszkaniowej. Poczekajmy jeszcze chwileczkę, niech prokuratura dokładnie przeanalizuje dokumenty i się zastanowi nad tym, po co oni to zrobili, dlaczego to zrobili. Ja mam swoją opinię, a moja opinia jest prosta. No, pęd czasami po to, żeby zajmować pewne stołki, zasiadać w pewnych gremiach, no, przesłania rozsądek, a jeżeli taki pęd przesłania rozsądek, to ludzie postępują tak, a nie inaczej. Szkoda tylko, że wykorzystują do tego być może czasem niepotrzebnie szyldy partyjne, ale być może to miało na tym polegać, żeby wskazać, jacy to oni są silni, żebyśmy się przestraszyli czegoś. Na szczęście stało się to zupełnie inaczej. Sprawa byłych członków zarządu będzie wyjątkowa. O pomysłowych przedsięwzięciach ówczesnych menadżerów spółdzielni w 2005 i 2006 roku mówiła cała Polska. Skłodowskiej, Norwida, Kochanowskiego, Konopnickiej czy Fredry. Tak mogły, ale nie będą się nazywały nowe ulice w Lubartowie. Radni koalicyjni zdecydowali, że od polskich wieszczów i naukowców wolą mak, lawendę oraz rumianek. Podczas ostatniej sesji jeden z punktów obrad upoważniał radnych miejskich do nadania nazw ulicom znajdującym się pomiędzy szkołą nr 3 a zespołem szkół zawodowych. Nawiązując do istniejących już na tym terenie ulic, czyli Łąkowej, Piaskowej, Zielnej oraz Polnej, pojawiają się również nazwy kwiatowe, czyli ulica, przepraszam, tylko zmienię sobie okulary, bo mi niestety. Ulica Lewandowa. Lawendowa, tak? Lawendowa. Która łączy ulicę 1 Maja z ulicą Łąkową. Ulica Rumiankowa, która przebiega od ulicy Lawendowej w kierunku ulicy już istniejącej Szkolnej. Pojawia się również ulica o nazwie Chabrowa i Makowa i Rumiankowa. To są te ulice, o których już wcześniej powiedziałem, kwiatowe, i one nawiązują do nazwy, do nas już istniejących w tym osiedlu. Ponadto, proszę Państwa, jest propozycja w tym projekcie nazwania ulicy łączącej ulicę Piaskową i Wschodnią, i proponuje się nazwę ulica... Ulicę Piaskową i Łąkową. Tak, Piaskową i Łąkową. I proponuje się nazwę w tym projekcie ulica Wschodnia. Proponując nadanie innych nazw ulicom, radny Andrzej Zieliński zwrócił uwagę, że przy Radzie działa zespół do spraw nazewnictwa ulic, który został przez przewodniczącego Antoniego Czopa rozwiązany. Tam są obiekty szkolne. Pytanie jest takie. Jeśli nadajemy ulicy Lawendowej, Rumiankowej, Chabrowej, Makowej, dlaczego nie nadajemy imion wielkich Polaków,
Wszystkie miasta mają, Alubartów nie ma, Marii Curie Skłodowskiej, Norwida, nie ma Fredry, nie ma Długosza, nie ma Matejki. Ja mógłbym wymieniać jeszcze, nie ma Marii Dąbrowskiej, nie ma Konopnickiej. Ja nie mówię o politykach. Jeśli już mówimy o politykach, to Dmowskiego, Daszyńskiego, nie ma Sosnkowskiego, Sikorskiego. Przecież to są wielkie postacie historii kultury. Bądźmy trochę ambitniejsi. Spróbujmy sięgnąć do historii literatury, do kultury, sztuki, wreszcie do historii nie tylko państwowości polskiej. Mamy wybitne postaci, którymi powinniśmy się szczycić i które powinny być upamiętnione właśnie takimi nazwami. Moi drodzy, no tak, sprawa jest czysta, prosta, my sobie komplikujemy to życie. Może się tak cofniemy do historii, do naszych korzeni. Przecież ulica Łąkowa, to tam były łąki. Wiele ludzi tutaj, mieszkańców, żyło z tego. Stada krów i inne. Zapraszam, panie Jakubie. Pański dziadek miał piękną plantację porzeczek, można i nazwać ulica na przykład Porzeczkowa. Do tej pory jeszcze rosną rumianeczki, rosną chabry. Niektórzy zbierają, robią świetne naleweczki z tego, no, zdrowotne nawet. A więc jeszcze do rzeczy. Naprawdę to jest związane z pewnym kompleksem. Przy Łąkowej co może rosnąć? Rumianeczki, lawenda rośnie, maki i one jeszcze rosną. Drugie, jak każdy z nas wjeżdża do obojętnie jakiego miasta, to ma rozwiązany problem. Wschodnia ulica to się kieruje, no tam gdzie jest wschód. Na północ, co u nas jest, wiadomo gdzie jest. Zachodnia, wiadomo gdzie jest. Mamy dworzec zachodni, wschodni akurat w Warszawie i wiele innych. A my tak będziemy akurat sobie mieli i tak sobie będziemy przekonywać. To jest właśnie zasadne, bo my jako mieszkańcy, póki co, ja jestem tutaj chyba zarazem najstarszym i pamiętam, jak bosą się akurat chodziło nad tą akurat wieprz na poszczególne plaże i te pachnące łąki i te maki piękne akurat się mijało. I ulicą Lubelską jeszcze akurat wiele osób miało, krowy są tutaj obecni nawet, obywatele i tego miasta, gdzie między innymi wyrośli na wspaniałych ludzi, bo akurat mieli odżywione, wspaniałe mleczko akurat ekologiczne. Skracamy, panie radny, skracamy. I słuchajcie, no ja proponuję, żeby się jednak akurat to, co jest zaproponowane, przyjąć. No przecież mamy akurat, a skupimy się na ulicach jakichś wielkich naszych postaci, w odpowiednim akurat miejscu temu, a to ma swoje uzasadnienie. Nie komplikujmy, nie przedłużajmy. Szkoda tego papieru, no uszanuj nasze dziewczyny z burmistrzem. Dziękuję. Tak troszkę zaskoczył mi radny Zieliński tą propozycją ostatnią, bo faktycznie te znakomite osoby nie mają w Lubartowie ulicy, ale ja przypomnę jeszcze raz, że inni znakomici obywatele, czy też organizacje polityczne też nie mają swojego nazewnictwa. A zwrócę uwagę na jedną rzecz zasadniczą, że te konkretne ulice sąsiadują z osiedlem 1 Maja, potocznie nazywanym, z osiedlem Popiełuszki obok, również osoby, która zapisała się w historiach Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jak pan radny, sprzeciwiam się temu, żeby nazwać takie akurat ulice, tym bardziej, że podejrzewam, że za ulicą Makową to pewnie mocny lobbing był ruchu Palikota. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, że nie mają również swoich ulic Romanowskiej, Narodowe Siły Zbrojne czy Narodowa Demokracja. Ale nie o to, żebym chciał teraz zgłaszać i poprosić, tylko apeluję do wnioskodawcy tego projektu, żeby faktycznie wycofał ten projekt z dzisiejszych obrad i żebyśmy ten zespół, bo ja przypomnę, że ja z tego zespołu nigdy nie zrezygnowałem, zostałem desygnowany, nigdy nie zrezygnowałem, a ktoś za mnie podjął decyzję, że go rozwiązuje. Tak więc moglibyśmy usiąść w tym zespole i wtedy byśmy znaleźli jakiś kompromis. Dlatego apeluję do wnioskodawcy o wycofanie tego projektu, bo po prostu powoli zaczynamy rzucać propozycje na tej sesji Rady Miasta, a widzimy, że nieprzygotowane projekty uchwał, tak jak ten projekt uchwały, no jednak wywołują niepotrzebne emocje. Dziękuję. Ten projekt uchwały jest przemyślany.
przemyślane. Myślę, że bardziej nieprzemyślane są projekty, kiedy nadaje się ulica, a potem się odbiera, chociaż tak wielkiemu człowiekowi, jakim jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, gdzie z jego ulicy zrobiono ulicę szkolną. Więc myślę, że to powinno nas determinować, że powinno być przemyślane. Ten projekt uchwały jest przemyślany, dlatego jeszcze raz proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Poprawki, dzięki którym nadane zostałyby nazwy osób, które zapisały się w historii literatury oraz nauki, zostały odrzucone. Tym samym Lubartów zyskał ulicę Makową, Lawendową oraz Rumiankową. Do kolizji drogowej doszło w środę 18 lipca, tuż po godzinie 14 na ulicy Lubelskiej. Sprawcą zdarzenia był 58-letni mieszkaniec Lubartowa. Do kolizji drogowej doszło na ulicy Lubelskiej przy gimnazjum nr 2 tuż po godzinie 14. Kierujący samochodem osobowym marki Audi, 58-letni mieszkaniec Lubartowa nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go Nissana, którym kierował 61-letni mężczyzna również z Lubartowa. W trakcie czynności okazało się, że sprawca, kierujący Audi, jest nietrzeźwy. Badanie wykazało, że był pod wpływem 2,6 promila alkoholu. Do kolejnego wypadku doszło w piątek 13 lipca w miejscowości Wólka Rokicka. Jego sprawcą był nietrzeźwy kierowca Forda Focusa. W wyniku zdarzenia do szpitala w Lublinie trafiła jedna osoba. W piątek o godzinie 21 kierujący samochodem osobowym Ford Focus, 37-letni mieszkaniec gminy Lubartów, w nieprawidłowy sposób wykonywał manewr wymijania, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego z naprzeciwka motorowerzystę, 16-letniego mieszkańca gminy Lubartów. W wyniku zderzenia młody chłopak trafił do szpitala ze złamaną ręką i urazem biodra. Jak się okazało, kierowca Forda był nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał niemal 2,5 promila alkoholu. Wypadek zdarzył się 500 metrów od miejsca, w którym, jak informowaliśmy przed 2 tygodniami, zginęły 3 osoby, 2 dziewczynki i ich matka. Niestety, tamten tragiczny wypadek nie był przestrogą dla innych. Tylko w przeciągu ostatniego tygodnia w samej Wólce Rokickiej zatrzymanych zostało 5 nietrzeźwych kierowców.